Wielki Sfinks to jedna z najbardziej monumentalnych budowli starożytnego świata, która obrosła przez wieki wieloma historiami i do dziś robi niesamowite wrażenie. Według oficjalnej wersji historii, Sfinksa zbudowano około roku 2550 przed naszą erą, a polecenie Budowy czy też wyrzeźbienia tego wspaniałego, monumentalnego posągu dał faraon Hefnet. Według jednej z historii, dlatego, iż zostało mu trochę kamienia po budowie innych obiektów na płaskowyżu w Gizie. Nieprawdopodobne, prawda? Tak wielki, gigantyczny, monumentalny obiekt miał powstać, dlatego, że zostało materiałów budowlanych nieprawdopodobne. Jeszcze mniej prawdopodobne wydają się tak zwane dowody historyczne, które właśnie każą datować z Wielkiego Sfinksa na 2550 rok przed naszą erą. Jak się u człowiek bliżej to wszystko wczyta, to okazuje się, że to wcale nie są dowody, tylko poszlaki. W dodatku dość marnej jakości, a w dodatku jedną z tych trzech poszlak udało się już obalić. Jedną z tych trzech poszlak jest bowiem to, iż Sfinks ma mieć twarz faraona Hefneta. No i przy pomocy dzisiejszych badań naukowych, a jakże, dzięki nauce, jaką jest kryminalistyka, obalono tą hipotezę, tą poszlakę, Albowiem po prostu zbadano twarz faraona Hefneta i porównano ją do twarzy Sfinksa, i okazuje się, że to są dwie zupełnie inne twarze, choć rzeczywiście dla niewprawnego oka mogą wydawać się podobne, ale na pewno to nie ta sama osoba. I ciężko sobie wyobrazić, żeby starożytni budowniczowie aż tak bardzo się pomylili. Co jeszcze ciekawsze, okazuje się, że jest całkiem dużo, całkiem ciekawych i składnych teorii naukowych, a jakże, które każą datować Sfinksa na wiele lat przed świetnością starożytnego Egiptu. Na przykład amerykański geolog, pan Robert Schoch, twierdzi, iż Sfinksa zbudowano około Roku 10500 przed naszą erą, czyli zanim w ogóle świetność Egiptu powstała. On bardzo ciekawie argumentuje twoje, swoje twierdzenia poprzez erozję Sfinksa, którą jego zdaniem można wytłumaczyć wyłącznie erozją ze względu na wystawienie um, tego posągu na bardzo specyficzne oddziaływanie opadów. Oddziaływanie opadów, które nie mogło mieć miejsca w roku 2550 i później, tylko wiele lat wcześniej, kiedy na terenie dzisiejszego Egiptu panował zupełnie inny klimat. Mówiąc krótko, żeby taka erozja e, kamienia ze względu na opady powstała, to musi dużo i często padać. A tak padało mniej więcej 10 500 lat temu. A 2500, przepraszam, 10500 lat przed naszą erą, czyli um, 12520 lat temu. Natomiast no, zdecydowanie nie padało tak 2550 lat przed naszą erą. Co jeszcze jest ciekawsze, że tylko ten amerykański geolog pokazał swoje naukowe badania e, i mm, postawił swoją hipotezę. To został zbruzgany, został obsobaczony, został po prostu zaatakowany. Nie, yy, nie rozmawiano z nim jak naukowiec z naukowcem, gdzie jedne dowody naukowe próbuje się obalić innymi dowodami naukowymi, gdzie jedną hipotezę właśnie się obala i tak dalej, i tak dalej. Tylko był bardzo mocny personalny atak. Wskazujące na to, że coś jest bardzo nie tak. Ja to tłumaczyłem na vlogu o zakazanej archeologii, do której link dam Wam w pierwszej linii opisu, dam Wam tutaj na adnotacjach i dam Wam także na, na, na kartach. Znaczy, na, na adnotacjach będą na końcu filmu, na kartach są również teraz. Jeżeli zapomnę, to proszę przejrzyjcie playlistę Spiskowe Teorie. To jest vlog z około 2018 Roku, ale mam nadzieję, że nie zapomnę, bo tam pokazana jest bardzo specyficzna um, sytuacja, w której to na zupełnie współczesnym przykładzie, jak to naukowcy próbujący pokazać naukowo pewne rzeczy i udowodnić, są wyszydzani, obrażani i w ogóle się z nimi nie dyskutuje, tylko z nimi się, tylko ich się atakuje. Wtedy to było tłumaczone na przykładzie naukowców, którzy usiłowali udowodnić dziś już oczywistą rzecz, że palenie tytoniu szkodzi zdrowiu i może przyczynić się do powstania raka płuc. Dziś oczywiste. Natomiast kilkadziesiąt lat temu koncerny tytoniowe przekupywały naukowców, przekupywały lekarzy i przy pomocy bardzo silnych prawników, mediów i Narzędzi wpływu, no, niszczyli ludzi, naukowców, którzy próbowali mówić coś innego niż tym koncernom, korporacjom było na rękę. Dziś pewnie bym to odniósł do innej sytuacji, ale to był vlog z 2018 roku. Obejrzyjcie go bardzo, bardzo koniecznie i sami sobie odnieście do innych sytuacji. Natomiast tutaj warto właśnie zwrócić uwagę, że tego amerykańskiego geologa strasznie mocno zaatakowano, strasznie. Zaatakowali go głównie e, Egiptolodzy z Kairu, z terenów dzisiejszego państwa Egipt, które, że mieli ewidentny powód, mieli e, korzyść, mieli motyw, żeby jak najbardziej tylko tą m, teorię amerykańskiego geologa obalić. Wiadomo, dzisiejsi Obywatele kraju Egipt ze starożytnymi Egipcjanami nie mają nic wspólnego. Starożytni Egipcjanie, czy potomkowie, przepraszam, potomkowie starożytnych Egipcjan musieli bowiem wiele lat temu uciekać ze swojego kraju, gdy na Egipt najechali Arabowie i, yy, i bo, zaszczepili tam, czy wdrukowali nową religię. Islam? Dzisiejsi potomkowie, dzisiejszych Egipcjan, to Koptowie w większości są chrześcijanami, i to oni są spadkobiercami, potomkami starożytnych Egipcjan, a obywatele państwa Egipt nie. Natomiast obywatele państwa Egipt ewidentnie korzystają, zarabiają bardzo duże pieniądze na właśnie tej spuściźnie starożytnego Egiptu. Kraj Egipt stoi turystyką, która ma jakby dwie nogi. Pierwsza to jest wypoczynek, rafy koralowe, duże hotele y, y, nastawione na wypoczynek, a drugi to turystyka. I gdyby y, po, y, pojawiło się pewne y, y, takie no, naukowy dowód, który by sugerował, że to wcale nie starożytni Egipcjanie stworzyli sfinksa, tylko gdy oni żyli, gdy była świetność starożytnego Egiptu, to ten sfinks nie dość że istniał, to już dla nich był bardzo, bardzo stary, stworzony przez ludzi, którzy dla nich byli starożytni, no to mogłoby całkiem mocno na ten biznes wpłynąć. Ale, co jeszcze ciekawsze. Na tego Roberta Schocha naskoczyli także międzynarodowi yy, naukowcy. Właśnie na tej zasadzie, że pan się nie zna, z panem nie będziemy rozmawiać i takie bardzo mocne personalne ataki. I co ciekawe, jak się człowiek bardzo mocno to wczyta, to spora część z nich oficjalnie należała do masonerii. I tu pojawia się całkiem ciekawa zbieżność z przepowiedniami. Edgar'a Case'a. Ja w ogóle nie będę ukrywał, na temat dzisiejszego vloga wpadłem, gdy przygotowywałem się do nagrania vloga o przepowiedniach Edgar'a Case'a. Edgar Case, i o tym będzie niedługo vlog, natomiast Edgar Case twierdził, że Sphinx powstał około 10-10500 lat przed naszą erą i stanowi, uwaga, spuściznę Atlantów. Mniej więcej w tym czasie, bowiem, według kanonu spiskowych teorii, zatonęła Atlantyda. O Atlantydzie również macie vlog w ramach spiskowych teorii. Postaram go nie zapomnieć się dać go na kartach, teraz sobie to zapisuję. I zakazana archeologia. I ja. I właśnie oni mieli, Atlantyda miała ulec zniszczeniu, zatonąć około 10 tysięcy lat przed naszą erą. I też według właśnie Edgara Case'a to Atlanci mieli nie tylko zbudować Sfinksa, ale także cały, uformować cały płaskowyż w gizie. I to jest dopiero początek, albowiem Sfinks według tej spiskowej teorii. Ma być swoistym znacznikiem, ma być swoistym, yy, no właśnie, znacznikiem. Znacznikiem, który pokazuje, o, tu jest wejście, tu jest wejście do całego podziemnego świata, ale nie w takim znaczeniu, że zaświaty, tylko w takim znaczeniu, że tam ma, ma być cała masa różnych podziemnych yy, korytarzy i sal, w których to ma być ukryta sala, w wiedzy Atlantów scala z, z z tym, co oni ocalili z ucieczki z Atlantydy i co osadzili w specjalnej sali, w której to znajduje się ich spuścizna. Spuścizna historyczna, spuścizna naukowa. A biorąc pod uwagę, że według kanonu spiskowych teorii, Atlanci byli bardziej zaawansowani technologicznie niż my dziś jesteśmy, to wydaje się, że dobranie się do tak wielkiego pokładu wiedzy może być czymś niesamowicie ważnym dla całej ludzkości. I tu pojawia się temat ewentualnego zakłamywania historii, niedopuszczania ludzkości do wiedzy przez masonów, którzy w kanonie spiskowych teorii bardzo często są używani, ta nazwa bardzo często jest używana zamiennie, z określeniem Illuminati. Oczywiście to nie jest do końca tak, bo masoni to jest ruch, który istniał na 100%, to jest ruch, który na pewno e, na pewno no, no istniał po prostu historycznie. Niemniej jednak spora część tego, co przypisuje się ruchowi masońskiemu, to, jest właśnie, to są właśnie spiskowe teorie. A i bardzo mocno pokrywają się ze spiskowymi teoriami o iluminatach. I teraz może przeczytajmy sobie najpierw całkowicie oficjalne rzeczy, które możecie przeczytać w Wikipedii, a potem przejdziemy sobie do analizowania i czytania jednego z ciekawych artykułów, który znalazłem na ten temat w internecie. I od razu mówię, dzisiejszy vlog jest tylko pierwszym vlogiem na temat Sfinksa, tajemnic Sfinksa, tajemnic starożytnego Egiptu. Ich jest za dużo, żeby zawrzeć je w jednym materiale. I o Edgarze Kejsie, niedługo, moi kochani, będzie. I też pewnie będzie kilka odcinków, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Także czekajcie. A najpierw, a najpierw coś, co zwykle jest na początku. Moi kochani. 13 minut i kilkadziesiąt sekund temu minęła 20.00. Jest niedziela, jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Spiskowych Teoriach. Przypominam jednocześnie, że Spiskowe Teorie jest to seria rozrywkowa, a jeżeli Ty wyłączyłeś dla mnie adblocka, żebym mógł zarobić sobie Parę złotych na swojej pracy, bo bez AdBloka nie jest szansa, że wyświetlem się reklamy. Szansa jest taka, że już Ci się dwie wyświetliły i jeżeli one Ci się spodobały, nie przewinąłeś ich, to ja sobie na tym zarobiłem. Bardzo serdecznie więc dziękuję każdemu, kto wyłącza dla mnie adblocka. Wiem, że wiąże się to z pewnymi niedogodnościami, ale dzięki temu ja zarabiam i mogę dalej tworzyć, a nie na przykład zapierdzielać w korpo. Bardzo wam za to dziękuję. Przypominam także o zasadzie nie niedziela. Zgodnie z zasadą nieniedziela, jeżeli ten materiał będzie miał, do wtorku, do północy, 15 tysięcy łapek 5 w górę, przepraszam, 5000 tysięcy łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie ode mnie jedną dodatkową spiskową teorię, ponieważ ostatnio wam te bijanie łapek idzie dość łatwo, więc szykujcie się pewnie, że koło wtorku o 20 będzie dodatkowa spiskowa teoria, tak zwana nie niedziela, ale też się strzeżcie, bo ostatnio zauważyłem, że tam Raz był, raz był z tym problem z tym wbiciem 5 tysięcy, także mam nadzieję, że dzisiaj jednak one będą. No i co? No i druga rzecz, jeżeli tych łapek będzie 15 tysięcy, a po cichu liczę, że jakość tego materiału on jest naprawdę ciekawy, odmienny od rzeczy, które ostatnio były i nie oszukujmy się, taki trochę mimo wszystko, biorąc pod uwagę, co widzimy za oknami, w stosunku do rzeczywistości, jaką obserwujemy. Ku rozrywce, ku, mm, ku relaksowi, bo, bo, bo mimo wszystko, wszystko tak to wygląda. Rzeczywistość jest bardziej przerażająca od spiskowych teorii. No to mam nadzieję, że właśnie te 15 tysięcy łapek uda się wbić. A jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu będzie nie jedna dodatkowa spiskowa teoria, a aż dwie. No dobra, jeszcze jedna formułka. Spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak przedstawione są one w internecie. Za chwilkę podam dokładnie źródła, z których korzystam. Będę też czytał z tych artykułów. Ja nic nie ukrywam. Jestem uczciwy, źródła podaję. Um, z spiskowych teorii właśnie sobie nie wymyślam. To jest seria rozrywkowa, jest na podstawie źródeł. Ja te źródła przytaczam, ja te źródła czytam, ja te źródła cytuję. To, co do dodaję od siebie, to jest, moi kochani, analiza logiczna i bardzo mocno pragnę podkreślić, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także to, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Eee, moi drodzy kochani, Państwo. Dobra, zacznijmy sobie właśnie może od Wikipedii, i to będzie nie tylko, tylko, tylko fragment. Wielki Sfinks to Wikipedia, wpis Wielki Sfinks. Wielki Sfinks monolityczny posąg Sfinksa, znajdujący się na terenie kompleksu piramid w Gizie, w Egipcie. Rzeźba ma 27 metrów i 85 centymetrów długości Początkowo było to 73,5 metra długości oraz 20 metrów wysokości. Prawdopodobnie przedstawia wizerunek hefneta. Eee... Niedawno pojawiły się jednak tezy według, których powstała za panowania cheopsa. No, te, ta, 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 ta teza, że przedstawia wizerunek hefneta, też został już obalony naukowo. Posąg został wykonany prawdopodobnie około 5550 roku przed naszą erą z inicjatywy Hefneta. Rzeźba wykuta została w wapiennej skale, która prawdopodobnie ostała się po wykuciu bloków, które użyto do budowy piramidy Hobsa. Hmm. No śmiem wątpić, kochani moi ja rozumiem piramida Cheopsa, wielka, wspaniała, monumentalna, ale żeby aż tyle tego zostało, śmieję wątpić. W czasach XVIII e, dynastii, czyli około 1550 do 1295 przed naszą erą, za panowania Tosmesa IV, posąg odnowiono i umieszczono między łapami sfinksa kamienną stelę. Z aktem dziękczynnym za objęcie władzy, którą faraon miał otrzymać za sprawą Sfinksa. Przyszły władca, odpoczywając w cieniu posągu, miał sen, w którym wielki Bóg obiecał mu królestwo w zamian za uwolnienie Sfinksa od piasku pustyni, czyli rozumiem, że chodzi tutaj o, mm, o, o kwestię związaną z odkopaniem Sfinksa. Y, historię ze średniowiecza, z XVI, XVII i XVIII wieku pozwolicie, drodzy Państwo, że przeczytam i omówię później, y, także wielkie wykopaliska i tak dalej, a tutaj przejdę tylko do czegoś, co tutaj jest nazywane jako teorie alternatywne. Czytamy tutaj Sfinks. Podobnie jak pobliski kompleks piramid, jest obiektem wielu spekulacji pseudonaukowych. No i tutaj jest właśnie ta stygmatyzacja. Nie dość, że coś tam oficjalnie powiedziano i każą się dzieciom uczyć na podstawie trzech poszlak, z których jedna została obalona, i twierdzą, że to jest na 100%. Nie mówią, że zapewne, hipotetycznie i to jest tylko na podstawie poszlak, tylko na pewno tak jest. A każdy, kto mówi inaczej, to pseudonaukowiec. No, to jeszcze właśnie tak bardzo mocno to mm, stygmatyzują, ale przeczytajmy to. Amerykański jasnowidz Edgar Case, o Edgarze niedługo będzie, także piszcie w komentarzach, czy chcecie. Wydaje mi się, że chcecie, bo Edgar Case to był naprawdę fantastyczny jasnowidz. i jego przepowiednie bardzo mocno, no, nie będę reklamował, niedługo będą. Mam nadzieję, piszcie w komentarzach. Edgar Case utrzymywał, że pod Sfinksem znajduje się podziemna komnata. Zapisków, w której ukryta została tajemna wiedza Atlantów. Według poglądu wyrażonego przez amerykańskiego pisarza i zwolennika paleoastronautyki, czyli starożytnych kosmitów, ja nie ukrywam, że też uważam to za jedną z najbardziej ciekawych i lepiej uargumentowanych spiskowych teorii. Według amerykańskiego pisarza i zwolennika paleoastronautyki Roberta Temple. W książce The Sphinx Mystery, czyli tajemnica, zagadka Sphinxa, posąg miał pierwotnie głowę szakala i był wizerunkiem boga Anubisa. A ludzką twarz otrzymał dopiero po przekuciu w czasach Amen, e, Amenem Chata II. Amerykański geolog, i tu jest, zaczyna się robić naprawdę ciekawie, Amerykański geolog Robert Schoch Stwierdził, że posąg Sfinksa nosi silne ślady erozji wodnej, która mogła nastąpić jedynie w czasach bardziej deszczowego klimatu. Na podstawie tego ogłosił, że monument liczy ponad 10 tysięcy lat. Za podobnie starą datą powstania posągu opowiedział się Robert Bouval. I Graham Hancock, których zdaniem cały kompleks w Gizie jest gigantyczną mapą nieba wzniesioną około 10500 lat przed naszą erą. Sam Sphinx stanowił zaś odwzorowanie gwiazdozbioru lewa. No i teraz moi kochani, bardzo ciekawe mam wrażenie, że jest to co tutaj napisano, ale teraz odnieśmy się do artykułu autorstwa osoby, która. Posługuje się pseudonimem AMON. Ja już na podstawie jego artykułów zrobiłem chyba jeden czy dwa vlogi. Więc, AMONie, jeśli to oglądasz, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Bardzo ciekawe artykuły piszesz. I ten, ten artykuł znajduje się na stronie strefa44.pl. Wydaje mi się, że nic złego się nie stanie, jak podreklamuję stronę która moim skromnym zdaniem jest bardzo ciekawą stroną, eee, więc chyba nic się nie stanie, jeśli uczciwie podreklamuję, powiem prawdę, że, że mi się ta strona podoba i podoba mi się ten też artykuł, na który jeszcze raz mówię, no, trafiłem na niego właśnie jak eee, szukałem bardziej nieoczywistych informacji o Edgarze Case'ie. No, Edgarze Case'ie jest bardzo mało, ale, no ale tak trafiłem, więc kurde mówię wam jak jest. Artykuł ten nazywa się Tajnica Sfinksa Biblioteka Wiedzy i sposób w jaki masoni kontrolują historię po dzień dzisiejszy. Przeczytajmy sobie ten artykuł i go sobie z. I go sobie skomentujmy. Hermes Trismegistos. Bóg księżyca, starożytnych Egipcjan, opowiadał o miejscu wiedzy. Gdzie znajduje się to miejsce? Nie wiadomo do dziś. Czy chodzi mu może o Hall of Records, bibliotekę, która, je, która jak się przypuszcza, znajduje się pod płaskowyżem w gizie? No właśnie, tutaj jest już bardzo, bardzo ciekawe, bo skoro Bóg egipski, Księżyca, chyba mało znany, sam nie wiedziałem jak go przeczytać, za co przepraszam. Ale odnosi się do czegoś, co może znajdować się pod płaskowyżem Bóg, czyli coś, co znajduje się w mitologii egipskiej. No to by sugerowało, że to coś jest przedegipskie, prawda? No zwykle to mniej więcej tak jest z tymi religiami, przynajmniej tymi starożytnymi, zwłaszcza które według kanonu spiskowych teorii odnoszą się do starożytnych kosmitów, że było coś. Na przykład jakieś wydarzenie i te wydarzenie zostało zapamiętane, być może spisane, chociaż tutaj akurat Egipcjanie tak dawno temu. To znaczy w tamtych czasach, na tamtych ziemiach raczej nie pisano, chyba przynajmniej te zapiski się nie zachowały. Eee, być może pisano, być może po prostu te zapiski uległy zniszczeniu, to jest jednak 10 tysięcy plus 2000, 12 tysięcy lat temu, to jest bardzo dawno. Eee, zwłaszcza jeśli pisano na. No dobra, nie wchodźmy w to pisane, w każdym razie wygląda na to, że jest to element, element mitologii. A te mitologii starożytne, mówi się, że one właśnie wzięły się z tego, że oni coś widzieli, coś zapamiętali, tylko na przykład tamtejsi na przykład starożytni kosmici, paleonastronauci podawali się za bogów lub byli za bogów uznani. No to tutaj skoro taki Bóg mówi, że tam coś jest, to znaczy, że to nie mogli zrobić tego Egipcjanie, bo gdyby to Egipcjanie zrobili, to nie byłoby to w ich e, mitologii. To, co zrobili bogowie, to według kanonu spiskowych teorii zrobili starożytni kosmici. A wcale nie jest powiedziane, że Atlanci to nie mogli być starożytni kosmici, Atlantyda to nie mogło być miasto-kolonia starożytnych kosmitów tutaj na Ziemi. Czytajmy dalej. Według mitu w tym miejscu właśnie na, pod Płaskowyżem w Gizie Według mitów w tym miejscu przechowywana jest cała wiedza o alchemii i astronomii, o matematyce, magii i medycynie. Mówi się, że wejście znajduje się pod kamienną płytą przed łapami Sfinksa. Do dziś badacze poszukują tego tajemniczego miejsca, gdzie, gdzie istnieje naprawdę, czy jest to tylko jedna z wielu starożytnych mitów. Jeśli wierzyć ortodoksyjnej nauce, mit ten jest dziełem amerykańskiego medium Edgara Case'a. Case znany jest również jako śpiący prorok. Na krótko przed swoją śmiercią w roku 1945 Case mówił o bibliotece wiedzy, w której podobno przechowywana jest cała wiedza o zatopionej Atlantydzie, a konkretnie tutaj troszeczkę poprawie cała wiedza z zatopionej Atlantydy, gdyż Atlanci mieli uciec z Atlantydy, część z nich miała uciec z Atlantydy przed zatopieniem. Według kanonu spiskowych teorii o paleoastronautach zniszczeniem przez innych kosmitów i mieli się wmieszać w starożytne ludy, między innymi w ludy żyjące na terenie dzisiejszego Egiptu. I mieli tam przenieść część wiedzy, którą udało im się uratować z katastrofy Atlantydy. Śpiący prorok potrafił również wskazać dokładną lokalizację. Jest to w takim położeniu, że gdy słońce wschodzi nad wodą, linia cienia lub światła pada między przednimi łapami Sfinksa. Według Keysa jest to. To podobno starożytna biblioteka porównywana z tymi w Him Himalajach, które, opis które opisała rosyjska okultystka Helena Patro Petrowa, Helena Petrowna Blawacki. Główne dzieje Blawackiej, Izy Izyda objawiona i tajemna nauka były Kamieniem milowym w tworzeniu nowoczesnej anglo-indyjskiej Anglo teozofii. Case twierdzi, że w wydrożonych komnatach Sfinksa znajdują się różne pomieszczenia, które w czasach starożytnych były pokojami medytacyjnymi, magazynami i świątyniami. Do dziś Pozostaje faktem, że Sfinks zawsze był księgą z siedmioma pieczęciami. Kiedy w 1798 roku wojska Napoleona natknęły się na ten ogromny monument, ich ciekawość była tak wielka, że natychmiast podjęli próbę odkopania kolosa. Jednak ich plan miał się nie powieść. Udało się to dopiero dużo później egiptologowi, Emile Barajze w latach 1925-1936. Barajze był zaangażowany w renowację Sfinksa, podczas której całkowicie usunięto piasek w celu odnalezienia tajemniczych pomieszczeń, o których wielokrotnie wspominali egiptolodzy z XIX wieku. A Barajze podobno rzeczywiście odkrył tunel, ale na samym końcu. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Jeszcze w XIX wieku egiptolodzy mówili tak. Tak, tam jest wejście, tam są tunele, tam są komnaty. Jeżeli nie zapomniałem, moi kochani, to właśnie wam dałem obrazki rycin. Które przedstawiają te rzekome tunele, rzekome komnaty. Jeśli zapomniałem, to bardzo przepraszam, proszę, wejdźcie na nasz fanpage wideo prezentację na fanpage poświęcony wyłącznie spiskowym teoriom spiskowe teorie by ator wideo prezentację i tam wtedy te obrazki dołożę. W ogóle wchodźcie na nasze fanpage to są rzeczy, których nigdzie indziej nie znajdziecie a uważam, że one są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie. Ci egiptolodzy mówili, że tam są komnaty, tam są tunele, tam są przejścia do wielkich sal i że tam jest bardzo, bardzo dużo wiedzy. Rzekomo egiptolog Barajza, o którym przed chwilą wspomniałem, rzeczywiście ten tunel odkrył, wszedł do niego i odkrył te komnaty. Dlaczego więc e Dlaczego, więc nie powiedział o tym światu? Dlaczego nie powiedział, co tam odkrył. Dlaczego jego historia, jego życie, zaraz potem zaczęła być tak bardzo tajemnicza? Właśnie, tajemnicza dziura czytamy dalej. Największą zagadką do dziś pozostaje głowa, w której podobno znajduje się tajemny otwór. Istnieją ją nawet rysunki. Z czasów kampanii Napoleona, przedstawiające ludzi przechodzących przez ten otwór. Później otwór został zaklejony cementem. Hmm, nie wydaje wam się to barbarzyństwo? Mamy według co najmniej liczący 4000 lat monument starożytny, być może 12 12000 lat, i cementem go? No to to, to barbarzyństwo. Ale jednak tak jest. Co zostało nawet udokumentowane, moi kochani. Dopiero w roku 1990, kiedy głowa została gruntownie odrestaurowana, robotnicy budowlani umieścili w tym miejscu metalową pokrywę. No, metalowa pokrywa też nie brzmi, e, powiedziałbym, tak z szacunkiem do historii. Raczej ja bym zrobił plombę właśnie z takiego materiału, z jakiego cały Sphinx. Czyli zdaje się, że z piaskowca co za problem. Jego jest tam wszędzie pełno. Ktoś może powiedzieć, dobra Krzyśku, ale to byłby nie piaskowiec tak stary, nie tak zwietrzały i pewnie by się wyróżniał. A betonowa plomba się nie wyróżnia, a metalowa, ciężka płyta się nie wyróżnia, wyróżnia się dużo bardziej. I tutaj jest tylko jedna kwestia. Jak zrobisz plombę kamienną. Ciężko cię usuwać. Jak zrobisz metalową pokrywę, to możesz sobie ją podnosić i tam wchodzić. Oczywiście nie każdy człowiek, no ale wiadomo, że tutaj nie o typowego człowieka chodzi. Czy ta dziura może prowadzić do tych tajemniczych sali i komnat? Wielu badaczy do dziś jest o tym przekonanych. Rysunek wykonany w roku 1914 przez Charlesa Taze Rousseau, założyciela Świadków Jehowy. Przedstawia 20-metrową komnatę wewnątrz głowy. Brytyjska gazeta The Sphere, Sphere, przepraszam, The Sphere opublikowała tę wiadomość w swoim wydaniu z 22 marca 1913 roku. A już rok później, 5 marca 1914 roku, australijska gazeta. Northern Territory Times, mm. przepraszam, Northern, czy Pół, Times Północnych Terytoriów, również opublikowała kolumnę o sensacyjnym odkryciu. Rysunek Rasela pokazuje wejście prowadzące przez wgłębienie głowy Sfinksa do komory i dalej w dół do pomieszczenia głównego. W tym w głównym pomieszczeniu znajdują się inne przejścia które prowadzą do innych obszarów poza Sfinksem, w tym do Wielkiej Piramidy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zgodnie z tym rysunkiem, przynajmniej jedno podziemne przejście powinno prowadzić do Piramidy poświęconej Menes, pierwszemu faraonowi. Menes jest najczęściej wymieniany jako założyciel pierwszej dynastii we współczesnym okresie dynastycznym zgodnie z późniejszą tradycją o rzekomym zjednoczeniu imperium w wielu kręgach uważa się nawet, że Menes, o którym mówi się, nie został wybrany, yy, yy, o którym mówi się, że został wybrany przez bogów do rządzenia na ziemi był przetrzymywany w wielkiej piramidzie hmm. bardzo to ciekawe mamy człowieka który został wybrany do panowania przez bogów i był więziony w wielkiej piramidzie. To znaczy, że za jego czasów ta wielka piramida musiała już istnieć. Biorąc pod uwagę, ile to budowano, to raczej pewnie nie on to zbudował. A skoro on był pierwszym faronem, no to bardzo, bardzo ciekawe w tym momencie nasuwają się skojarzenia. Zwłaszcza jeśli się to znowu połączy z paloną astronautyką, której to. Całkiem ciekawą hipotezą jest to, że starożytni władcy, pierwsi starożytni władcy, mogli być kosmitami lub którzy pozostali w jakiś sposób na ziemi i nie mogli odlecieć, czy nie chcieli odlecieć, i wmówili ludziom, że, że są bogami, żeby ci ludzie ich czcili i zapewniali im łatwe i dostatne życie. Ale także mówi, że mogły to być hybrydy, krzyżówki. Ludzi z kosmitami być może powstałymi w sposób naturalny. Także jakiś kosmita z ziemiarką, albo jakaś kosmitka z ziemialidem. Ciekawe to wszystko. Ta, o, przed, znowu, ta historia o rzekomym przetrzymywaniu w Wielkiej Piramidzie. Też bardzo mocno łączy się z, z hipotezą, która została bardzo szeroko rozpropagowana przez taki film, a później serial. Gwiezdne wrot, w zasadzie seriale. Jakoby ci starożytni kosmici mogli być nie tyle istotami w naszym rozumieniu tego słowa, tylko pasożytami, którzy, z, którzy po prostu. Przejmowali ciała Ziemian. Coś jak na takim horrorze e, inwazja porywaczy ciał. No i w tym momencie to by się zgadzało, tak? Jest sobie człowiek przetrzymywany w piramidzie, a potem nagle Bach wyznaczony do bycia władcą, królem, faraonem. Że tak naprawdę już nie był on, tylko kosmita w jego ciele. Podkreślał, że to spiskowe teorie, a spiskowe teorie jest to seria całkowicie rozrywkowa. W 1987 roku. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu Waseda w Tokio pod kierunkiem Sakuya Yoshimura wkroczyli z ciężkim sprzętem, aby dotrzeć do sedna tajemnicy Sfinksa. W tym przypadku, za pomocą elektromagnetycznych fal dźwiękowych w głowie Sfinksa, naukowcy odkryli wgłębienie, które mogło służyć jako Rodzaj otworu do otwierania drzwi. Naukowcom udało się również odnaleźć cały labirynt przejść i jam pod płaskowyżem w gizie. No, ok, można sobie wyobrazić, że te przejścia i jamy to są jakieś naturalne. Zwłaszcza jak ma się bujną wyobraźnię, bo dużo bardziej prawdopodobne jest, że one po prostu zostały wykute. A jeśli tak, to przez kogo? No i na pewno ten ktoś zrobił to po coś, na przykład, żeby coś tam przechowywać, i potrzebował tam dostępu. Wszystko zaczyna się do siebie dodawać, jak mówiła moja mama. Wyraźnie widoczne były również wgłębienia w Sfinksie. Jednak do, do dziś niewiele informacji można znaleźć na ich temat. Niektórzy badacze zakładają również, że dzisiejsza głowa Sfinksa powstała znacznie później, ponieważ proporcje do korpusu nie, zga, nie są prawidłowe. Podejrzewa się nawet, że mogła, to, y, że mogła to być pierwotnie głowa Menesa. No właśnie, y, no bo jak, że się tak wyrażę, przerabiali jedną głowę na drugą głowę, no to raczej tam bardziej kując niż doczepiając. Stąd te braki w proporcji. Sfinks i brama do... Tu się zaczyna robić naprawdę ciekawie. Sfinks był uważany za bramę do świata podziemnego nawet w czasach faraonów. Naukowcy uważają, że znajduje się tam co najmniej jedno z trzech ukrytych wejść. Mówi się, że prawdziwe wielkie wejścia do, do Hal jest zakąpane głęboko pod piaskami pustyni. Naukowcy uważają, że jedno z trzech wejść pod Sfinksem otwiera się na długi, prosty korytarz, który zagina się dwukrotnie pod kątem i prowadzi do bramy. No, dziwne, jakby się zaginał nie pod kątem. Uważa się, że za nim znajduje się duża, wydłużona komora głęboko pod ziemią rodzaj hali. To tutaj, według Keysa, spoczywa dziedzictwo Atlantów. Artefakty zaawansowanej cywilizacji sprzed naszej ery. No właśnie, bo Atlanci, według kanonu spiskowych teorii, albo byli kosmitami, albo byli potomkami kosmitów, którzy zachowali część wiedzy, którą kosmici im przekazali, lub też byli Starożytną ziemską, zaawansowaną cywilizacją, która została zniszczona przez potop. To tutaj, według Edgara Case'a, spoczywa dziedzictwo Atlantów. Artefakty zaawansowanej cywilizacji sprzed naszej ery. Amerykański antropolog, profesor James J. Hartuck, w swojej pracy De Kistu to Enoach, czyli Klucze do Enoach. Pisze, że droga do świętej sali nie jest łatwa. Jest dobrze chroniona, mówi, mówił. Powiedział, znajduje się na przecięciu czwa, trzeciej, czwartej, cz, trzeciego, czwartego i piątego wymiaru i wymaga pewnej świadomości. Czyli tutaj byłoby jeszcze takie twierdzenie, że ta sala jest jakby międzywymiarowa i tam nie tak łatwo wejść. Pomieszczenie ma mieć kształt, wydłużonego prostokąta o typowo megalitycznej konstrukcji. Podobna do komnaty króla w Wielkiej Piramidzie. Oba miejsca podlegają świętej geometrii i jak przekazał Truff, również numerycznej zgodności z człowiekiem. Mówi się, że sala mieni się jasnym blaskiem i wydaje się niemal Krystaliczna. W środku podobno znajdują się tajemnicze przedmioty. Wśród nich pośrodku wysoki kamienny sześcian z napisem i znakiem na nim. Starożytne pisma mówią, że jeśli to miejsce zostanie ponownie odkryte i rozpoznane, rozpocznie się nowa era wiedzy. Artefakty e, wystawione tutaj są uważane za dziedzictwo, które było w tym miejscu. Przez ponad 12 tysięcy lat. Mówi się, że w tym miejscu ludzkość znajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania. Z licznych tradycji wiadomo, że w tym czasie i w każdej epoce ludzie że w, że w każdym czasie i w każdej epoce ludzie szukali tego, tego tajemniczego miejsca. To może być rzeczywiście największa spuścizna ludzkości, spoczywająca tu od tysięcy lat, sięgająca odległej kultury na długo przed naszą erą. Czy Hall of Records rzeczywiście istnieje, do dziś pozostaje tajemnicą. Nawet konserwatywni egiptolodzy wierzą w jej istnienie, ale nie znajdują jego nazwy, bo nie mówi się, o nim oficjalnie. Zbyt duża stawka dla nauki. Strach przed utratą kontroli. Faktem jest, że poszukiwania trwają do dziś. I to jest właśnie ciekawe, bo jeśli do dziś trwają poszukiwania, to znaczy, że nie zostało to odnalezione. I to jest tak troszeczkę jednak w sprzeczności z tym, co no, było powiedziane na początku, czyli że udało się jednemu z badaczy wejść tam do środka chyba że mamy do czynienia z taką sytuacją że e, on wszedł ale po prostu wszedł do tej pierwszej sali i nie udało mu się zeksplorować tego dalej na przykład dlatego że ktoś był przeszkodził Faktem jest, że przyokrzykiwania trwają do dziś, nawet ze strony kontrowersy konserwatywnych egiptologów. Dowody na to, że rzeczywiście istnieją tajemnicze komnaty, o których nie wolno mówić, są dostępne od dawna. Są one tak dobrze znane, jak prawda o faktyw, faktycznych budowniczych płaskowyżu w, w Gizie. Również dzisiaj y, konserwatywna nauka boryka się z problemami, Wyjaśniają, problemami wyjaśniającymi, ponieważ współczesnej archeologii nie można porównać z tą z XIX czy XX wieku. W końcu żyjemy w erze zaawansowanych technologii. Narzędzia techniczne, jakimi dysponujemy dzisiaj, są niewyobrażalne dla przeciętnego konsumenta. Prawdziwym problemem dla nauki są wyniki badań i pytanie, jak mam to powiedzieć mojemu dziecku? Bo publikacja sensacyjnych wyników badań może skończyć się utratą kontroli nad narracją naukową, lub też, co dodam o Ciebie, może skończyć się wykluczeniem ze środowiska naukowego, może skończyć się atakiem bardzo mrocznym. Takim bardzo bym powiedział po personaliach, próbom zniszczenia człowieka, jeszcze raz zachęcam, przejrzyjcie sobie ten film o zakazanej archeologii. Nawet nie od tej strony spiskowo teoriowej, jak rzekomo ta archeologia wyglądała i jak tam rzekomo było, tylko właśnie od strony tego, co ja tam mówię, jak środowisko naukowe no, nie znosi yy, wyłamywania się z pewnego kanonu. I to jest bardzo, bardzo dziwne, zwłaszcza jeśli zdamy sobie sprawę, że. Takie zachowanie jest bardzo często inspirowane pieniędzmi, wpływami i naciskami medialnymi, które to media przecież są częścią korporacji. Edgar Case mógł być głupcem w oczach nauki, kimś, kogo nie należy traktować, poważnie należy traktować z przymrużeniem oka, ale wizje, które miał w trakcie były fenomenalne i wcale nie powinny być odrzucane jako brednie, tak. Po prostu. Case w wielu swoich sesjach mówił o epoce Atlantydy i związku, z, i, i związku z nią i związanym z nią przyjściu ludzkości na Ziemię. W sensie pojawieniu się ludzkości na Ziemi. Case wierzył, że wie, iż Atlantyda. Skończyła się wraz z potopem w roku dziesięcio-tysięcznym 10 10 przed naszą erą i może nawet ma w tym rację. Case założył, że duża liczba Atlantów uciekła przed katastrofą, aby zbudować nowe imperium w dolinie Nilu starożytna kultura egipska. Atlantyda jest do dzisiaj zasadniczo odrzucana przez naukę przynajmniej oficjalnie. Jednak nawet ortodoksyjni naukowcy lubią plotkować za zamkniętymi drzwiami, że może faktycznie istnieje związek między Atlantydą, budową piramid i płaskowyżem Giza. Jeśli to prawda, to miejsce, gdzie wiedza ludzkości drzemie pod pustynnym piaskiem, faktycznie był się właśnie tutaj. Według Keysa, około 10500 lat przed naszą erą, no, zobaczcie, jaka to jest bardzo ciekawa zbieżność z tym, z tym yy, amerykańskim geologiem, prawda? Według Keysa, około 10500 lat przed naszą erą na płaskowiszu Gizza zbudowano wielkie podziemne hale, w których archiwizowano tę wiedzę Biblioteka Wiedzy. Co więc tak naprawdę znajduje się w tym miejscu, o którym ludzkość nie ma prawa wiedzieć? Myślę, że bardzo dużo. I myślę, że prawda o, um, prawda o starożytnym Egipcie jest zupełnie inna niż ta, którą przekazuje się w podręcznikach historii. Nie powinniśmy zapominać, że masoni, i tu się właśnie pojawiają ci. Masoni, po dziś dzień, mają interes w zachowaniu tej narracji historii. I nie można zaprzeczyć, że istnieje związek między masonami a kulturą egipską. Wystarczy wziąć pod uwagę słynny banknot dolarowy z piramidą i okiem w niej na odwrocie oraz obeliski wskazujące. Przepraszam, obeliski wzniesione w centrach władzy i w wielu miastach na całym świecie. Obelisk Piotra w Rzymie, obelisk w Waszyngtonie, obelisk w Londynie i w wielu innych miejscach. Właśnie o tych obeliskach to jest w ogóle bardzo ciekawe na oddzielną spiskową teorię. Że rzeczywiście ta kultura a powiedzmy, pewna symbolika starożytnego Egiptu. Pojawia się w wielu miejscach właśnie na, na banknocie dolarowym, czyli na symbolu dzisiejszego, dzisiejszej władzy, czyli pieniądzu. Pieniądz, pieniądz to jest Bóg dzisiejszego, dla dużej części dzisiejszych ludzi. Jest to narzędzie władzy, o czym chyba już nikomu nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Te obeliski też to bardzo dziwne, zwłaszcza na przykład ten y, obelisk y, niedaleko siedziby papieża. Z jednej strony, papież, głowa kościoła, a więc Kościół Rzymsko-Katolicki, najbardziej dominujące wyzwa, wyznanie y, chrześcijańskie, a z drugiej strony, symbol wywodzący się z władzy pogańskiej. No, bardzo to ciekawe. Natomiast, no, według. Bardzo wielu spiskowych teorii, podkreślę spiskowych teorii, em, masoni wywodzą się bardzo mocno właśnie w swoim ruchu z wiedzy starożytnej, z wiedzy, em, z, wiedzy em, z wiedzy właśnie egipskiej, babilońskiej. I skoro ich władza opiera się nie tylko na konspiracji, ale również na wiedzy, to oczywistym jest, że oni nie bardzo mają ochoty, nie dość, że się nie mają ochoty się tą wiedzą dzielić, to jeszcze nie bardzo mają ochotę, żeby ujawnić w ogóle, że ta wiedza istnieje. Ech. Interesujące jest również to, że intensywne badania w Egipcie w ciągu ostatnich kilku dekad były wspierane i finansowane y, równie, y, równie z, z ramienia masonów. Jak, <laughs> jaki jest tego powód? Czy y, chodzi tylko o utrzymanie kontroli nad historią Ziemi ludzkości, czy też stawka jest o wiele wyższa? No, nie można też wykluczyć, że po prostu chcieli, żeby y, wiedza powszechna poszła naprzód. Prawdopodobnie najbogatszym i najbardziej wpływowym masonem był John D. Rockefeller. Ja przypomnę tylko, że ród Rockefellerów, czy Rockefellerowie według kanonu spiskowych teorii, podkreślam jeszcze raz spiskowe teorie, to są, jest uważany za jeden z najpotężniejszych rodów Illuminatów. Też jest o tym, o tym w spiskowych teoriach. Zachęcam, żebyście się zapoznali z tą spiskową teorią. Tam jest ich wiele, tych rodów, najsłynniejsze to Rockefeller i Rothschild. Nie jest o nich, są oddzielne o nich filmiki, a także o innych taki zbiorczych. W sumie są trzy. Zachęcam Was, żebyście właśnie przejrzeli playlisty, przejrzeli spiskowe teorie. O Rockefellera postaram się tak tutaj na kartach i nad notacjach, ale już więcej się nie zmieści, niestety. Także o pozostałych po prostu musicie przejrzeć. Rockefeller. Może przeczytajmy od początku akapitu. Prawdopodobnie najbogatszym i najbardziej wpływowym masonem był John D. Rockefeller. I to właśnie Rockefeller przyczynił się do powstania pierwszego egipskiego krzesła w USA w roku 1924. Lista archeologów yy, masońskich, którzy brali udział w wykopaliskach w Egipcie i w i z pewnością robią to do dzisiaj, jest długa. Tak więc odpowiedź na tajemnice historii leży w rękach tych, którzy kontrolują świat i ludzkość po dziś dzień. I tak będą trwały poszukiwania Hall of Records, jeśli jeszcze nie zostało one odkryte. Edgar Cayce widział, że stanie się to najpóźniej do końca XX wieku. Być może rzeczywiście już się to stało, tylko świat tego nie zauważył, bo nie wolno mu zauważyć. Oddech członków Loży jest długi. No właśnie. Gdyby założyć, że w tej spiskowej teorii jest, że ona jest prawdziwa, to ten, kto uzyskałby dostęp do tej sali i zdobył. Wiedzę, która się tam znajduje, i zdołał przynajmniej część tej y, wiedzy zrozumieć i wykorzystać, osiągnąłby niesamowitą wręcz przewagę nad resztą świata. Czy może tak być, że pewne trendy globalizacyjne, które no, w sposób ewidentny ostatnio przyspieszyły, y, pogłębienie się korporacjonizmu i budowanie coraz Dalej idącej przewagi korporacji nad, e, nad, nad państwami narodowymi? Czy może mieć to tutaj jakiś, jakiś związek? Ale wróćmy do, Wikipedii. wróćmy do Wikipedii. Co o Sfinksie mówiono w czasach średniowiecza? W czasach średniowiecza powstało wiele fantastycznych legend dotyczących Sfinksa. Jedna z nich opowiada o niezwykłej obietnicy, która została złożona przez wielkiego Sfinksa we śnie pewnemu biednemu mieszkańcowi Fajum. Sfinks, nazwany przez Arabów padem grozy, obiecał owemu wieśniakowi znalezienie skarbu w swoim uchu. wiedziody rządzą bogactwa Przybył do Gizy i rozpoczął poszukiwania w y, wystającej z piasku głowie olbrzyma. W tym czasie przyjechał strażnik na koniu i złapał poszukiwacza, który nie był legalnie zarejestrowany. Jednak usłyszał opowieść chłopca, wdrapał się po kamieniach i sam zaczął szukać. Chciwość strażnika została ukarana, bo w uchu nie było skarbu, lecz norka kobry, która po cichu go ukąsiła. Wieśniak spadł. Pierwsze, nieszczęśnik spadł i zabił się. Tymczasem wieśniak zabrał dla siebie jego zbroję i konia. Słowa Sfinksa więc się sprawdziły, i chłop otrzymał obiecany skarbstwo. Długo bardzo ciekawe są te arabskie legendy, prawda? Takie e, nic nie, nie widzą złego w tym, że, że ktoś się bogaci na czyjejś tragedii. Kolejna baść, pochodząca podobnie jak poprzednia z XIII wieku, mówi także o ubogim człowieku i jego przygodzie ze Sfinksem. Jej bohater znalazł jedną z kart księgi Zaklęć, która opisywała sposób składania ofiary Sfinksowi. Jeśli właściwie wykonało się inkantację, na języku Sfinksa pojawić się miała złota moneta. Nidar nie y trudno się domyślić, że moneta miała magiczne właściwości. Jej niezwykłość polegała na tym, że potrafiła y równoważyć monety położone naprzeciw niej na szaliwaki. W 1388 suficki szejk Saim al-Dahra uszkodził twarz i oczy Sfinksa. Inny szejk Horemhet <klim> w celu ochrony rzeźby e, przysypał zalegające hałdy piasku na e, sąsiednią e, wioskę, co odbiło się zemstą e, poszkodowanych w ten sposób mieszkańców wsi, także na Wielkim Sfinksie. XVI wiek. XVI, e, w XVI wieku kronikarz Assa Fadi próbował udowodnić tezę mówiącą, że piramidy zbudowano przed potopem. Wyjaśnił e, zarazem, że jak powstał Sphinx, który w oczach w owym czasie był zasypany aż po samą szyję. Na wierzchu piramidy Cheopsa miał stać wielki idol słoneczny, który został stamtąd zmyty wodami potopu. Spadł on i rozbił się tak, że została tylko jego głowa Stercząca w piasku poniżej piramid. No, to wiemy, że to nieprawda. Inni brali sfinksa za wizerunek Memnona. Na głowie zaś miał według nich znajdować się otwór prowadzący podziemnym korytarzem do wnętrza piramidy. Zobaczy to już jest XVI wiek. Polski podróżnik książę Mikołaj Krzysztof Radziwił. Odwiedził Egipt w 1583 roku w czasie pielgrzymki do, do Ziemi Świętej. Uważał on, że głowa jest portretem córki faraona, legendarnej Rodopis, o której pisał w V wieku przed naszą erą Herodot. W pierwszej połowie XVII wieku niemiecki artysta Christian von Neitzicht przebywał w Kairze i z. z i zwiedzał Gizę. W swoim czasie, w swoim dziele, zatytułowanym Siedmioletnie Niebezpieczne Zwiedzanie Świata, napisał o duchu diabolicznym, mieszkającym najpierw w piramidach, a potem w wielkiej głowie Sfinsa. Wspomniał też o naturalnym pochodzeniu posągu i o spełniającej przez niego funkcji wroczni, do której sam wtedy. Przybył. Natomiast pod koniec XVIII wieku, podczas wyprawy na z film został zbadany i opisany przez francuskich badaczy. Między innymi przez Dominique vivat de On. No właśnie, moi kochani. Tyle oficjalnej wiedzy. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Zapraszam do zapoznania lub przypomnienia sobie vlogów o których wcześniej mówiłem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do zobaczenia. No i co? Miłego tygodnia życzę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli tego nie robisz, to zachęcam, jeżeli robisz, to zachęcam, żebyś sprawdził, czy nadal robisz. Bo ostatnio YouTube robi akcję odsubskrybowywania nie tylko mojego kanału, ale również wielu. Po prostu YouTube bawi się w takiego trochę boga internetu i odsubskrybowuje za ludzi kanały. Teoretycznie robi to w takim sensie, że jak ktoś jakiegoś kanału już nie ogląda, zapomniał cofnąć mu suba, no to mu cofa. Ale w praktyce cała masa ludzi, e, cała masa ludzi mówi, że kurczę, cofnęło mi kanał, który oglądam. I tutaj mogę potwierdzić, że e, konto, konto, kontu youtubowemu mojej żony Yy, któremu, yy, tu, która oczywiście mnie subskrybuje, a nawet ogląda, też cofnęło taką subskrypcję. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia! Pa!